Sławek Sara dzisiaj jest naszym gościem. Nagrywamy w Warszawie, wróciliśmy z podróży. To też twój pomysł, żeby zaprosić Sławka, bo wy się znacie od lat. Ja myślę od lat, bo Sławek jest jednym z dinozaurów, pionierów kawy speciality w Polsce. Bardzo go cenię i szanuję, nie tylko ja. Półka z trofeami Sławka jest bardzo długa i ugina się od wszelkich pucharów plastikowych, aeropresów, szklanych kul, jakichś metalowych kubków, pozłacanych portafiltrów. A to wszystko możecie zobaczyć, bo ty opowiadasz o półce w kawiarni Forum. W kawiarni Forum w Warszawie, tak. Sławek trochę opowiedział o swoich planach na przyszłość. Nie będziemy zdradzać, bo odsyłamy do odcinka. Co jeszcze ważnego? Może z takich też rzeczy, do których was zachęcamy, to kawiarnia Forum ma własną subskrypcję. Rozmawiamy również o subskrypcji kawy. Rozmawiamy również o niej w odcinku. Także jeżeli macie ochotę raz w miesiącu otrzymać taką rekomendowaną przez Sławka kawę. Dwie paczki kawy z zagranicznych palarni, które Sławek z Iloną wybierają i no, zresztą dowiecie się w tej rozmowie, ale to niektóre z tych kaw są wręcz niedostępne nigdzie poza tą subskrypcją. Bardzo fajny pomysł. Forum.coffee, taki adres. Odcinek nagraliśmy w warszawskiej palarni Czarna Fala, czyli od jakiegoś czasu nagrywamy tutaj nasze produkcje. Też sporo kaw u was w ofercie. Mamy specjalną ofertę dla słuchaczy. Kod na naszej stronie do wpisania to podcast, a po wpisaniu tego kodu dostaniecie 20% zniżki i wysyłkę impostem, czyli paczkomatem gratis. Mamy teraz kilka nowych kaw. Najświeższa produkcja w tym momencie nasza to jest kawa z Indonezji. Jest to kawa z obróbki Hanej. Jest to kawa z obróbki, nie dość, że z obróbki Hanej, to jeszcze jest modna i ostatnio, jest to taka modna ostatnio glam kawka, bo jest też z obróbki tej anaerobic, czyli beztlenowej. To jest świetna kawa, bo ona jest strasznie potężna, strasznie gęsta, taka, że chciałoby się aż jeść ją niemalże łyżką. Jest bardzo słodka, ale nie ma w sobie niczego, czego się obawiamy w tych kawach z Indonezji, czyli jakiejś takiej ziemistości i brudu. To jest czysta, słodka, bardzo fajna kawa. I też jest świetna na zimno. Ostatnio piłem ją na zimno i jest po prostu wspaniała. Fajnie też, że o tym mówisz, bo to nawiązuje tego odcinka. Sławek też tłumaczy, trochę mówi o tym, że zachęca do wyszukiwania. Oni też tej swojej subskrypcji wyszukują. Widzę, że w Czarnej Fali też, myślę, dużo wartych uwagi. Myślałem, że powiesz o tym, że macie paczkomat pod palarnią. Mamy, tak. Opowiedziałeś, że od niedawna jest. Czyli co, jeżeli tam dzisiaj zamówimy, jest wystarczająco wcześniej, to jest duża szansa, że ta kawa jutro będzie u was. Tak. Chciałem ci coś powiedzieć takiego śmiesznego. Ostatnio poszedłem coś z tego paczkomatu odebrać, a w paczkomacie ekran był do góry nogami. I się nic nie dało zrobić. To jakieś widziałem takie Windowsowe, wiesz, komunikaty. W ogóle. Na czym są postawione te paczkomaty? Na Windowsie 7? Windowsowe były te okienka. Na XP-ku? Nie wiem na czym, ale zdalnie to robią. A jak się stanęło na głowie, to nie dało rady odebrać. No właśnie nie, bo cały czas jakby nie dało się pisać do góry nogami, bo ekran dotykowy był cały czas dobrze. Tylko wiesz, o co mi chodzi, że te miejsca, gdzie trzeba dotykać, cały czas były stare, a ekran był do góry nogami. Ale zadzwoniłem na infolinię i pan mi zdalnie otworzył ten paczkomat. Niesamowity technologia. Okej, to zapraszamy, posłuchajcie naszej rozmowy ze Sławkiem. Premiera odcinka w dniu urodzin Forum, początek lipca, także jeżeli słuchacie teraz i jest rzeczywiście ten czas, to zajrzyjcie na kawę, zajrzyjcie do mediów społecznościowych kawiarni Forum, jakie atrakcje przygotowały z okazji urodzin Sławy. Do usłyszenia. Dzień dobry, witamy w podcaście o kawie. Z tej strony Paweł Kwiatkowski. Konrad Konstantynowicz. Jesteśmy w palarni kawy Czarna Fala i mamy wyjątkowego gościa, też lokalnie z Warszawy. Jesteśmy w Warszawie. Sławek Saran. Cześć. Cześć Sławku. Jakbyśmy zaczęli wymieniać teraz tytuły mistrzowskie Sławka, to by już nam zeszło pół podcastu, więc powiedzmy tylko o dwóch tytułach, które są aktualne. Mistrz Polski Brewers Cup, czyli parzenie kawy metodami alternatywnymi, tak? To można powiedzieć? Tak, tak. I mistrz Polski w cup tastingu, czyli
degustacji, w rozpoznawaniu kaw. Tak, w rozpoznawaniu kaw. Dla tych, którzy lubią porządek, to w których latach? 2020 obydwa. Tak, tak, cały czas tak, tytuł tak, Sławek mówi, że jest jednym z najdłużej panujących mistrzów, czy najdłużej panującym mistrzem w tych dwóch dyscyplinach, no bo już od ponad roku, prawda? Tak, ale jest w regulaminie coś takiego, że żeby się nazywać aktualnym mistrzem, możesz tego tytułu używać chyba 18 miesięcy od daty wygrania. Jeżeli się nie odbędą mistrzostwa, no to nie ma kolejnego, no ale jesteś tym mistrzem 2000, tam już, że teraz powinienem mówić, że jestem mistrzem 2020. Chyba w Brewersie, bo w Cup Tasters to jeszcze rok nie minął, więc spokojnie. Kiedy będą finały Mistrzostw Świata, czy Mistrzostwa Świata? Nie wiem tego jeszcze, właśnie cały czas czekam na jakieś wieści od Specialty Coffee Association, od World Coffee Events na temat organizacji Mistrzostw Świata. Te Mistrzostwa Brewers Cup miały się odbyć w maju 2020 w Melbourne, później je przełożono na jesień też w Melbourne w Australii. Później je odwołano, ogłoszono, że będą teraz w czerwcu w Atenach. Znowu odwołano i czekamy na kolejne. No tak, pandemia pokrzyżowała niejednemu plany. To jeden z tych przypadków. Powiedziałeś niedawno, że planujesz zrezygnować ze startów, że to będą twoje ostatnie zawody. Dlaczego tak? Tak, bardzo możliwe właśnie, że będą moje ostatnie zawody, chociaż ta długa przerwa powoduje to, że nie czuję się gotowy na Mistrzostwa Świata przez to, że nie mam takiej, bo to jest właśnie bardzo fajne, że masz Mistrzostwa Polski, jesteś taki naładowany pozytywną energią, że wygrywasz Mistrzostwa Polski, dostajesz feedback od sędziów, od razu wdrażasz te poprawki, żeby być lepszy na Mistrzostwach Świata, które odbywają się za kilka miesięcy i lecisz w tym gazie, w tym takim cyklu treningowym, tak można powiedzieć, że jesteś cały czas właśnie w tym cyklu treningowym od Mistrzostw Polski do Mistrzostw Świata, no teraz jest ten przestój już w Brewersie dla mnie ponadroczny. To są, można powiedzieć, trochę w przygotowaniu z jednej strony trudniejsze zawody, bo tutaj już sobie wybierasz kawę, robisz właśnie jakąś tą prezentację i tak dalej. No Cup Tasters to są zawody, na które trenujesz całe życie. Po prostu próbujesz kawy, smakujesz sobie, możesz robić takie stoły jak na zawodach, no ale codzienną pracą właśnie sensoryczną trenujesz na te zawody, więc to nie jest coś takiego, że kolejne przełożenie zmienia ci coś w harmonogramie, po prostu dłużej będę sobie ćwiczył i przygotował się. Będziesz jeszcze lepiej przygotowany po prostu. Mam nadzieję, tak. No tak, a z Brewersami jest tak właśnie, że wypadłem trochę z tego cyklu i myślę, że jeżeli Mistrzostwa Polski odbędą się, te Mistrzostwa Polski 2021 czy 2022 robione awansem, nie wiem jak to będzie zorganizowane, jeżeli odbędą się przed Mistrzostwami Świata, to dla takiego treningu chciałbym sobie jeszcze wystartować właśnie w Brewersach, żeby sobie zrobić taki trening. Życzę ci zwycięstwa, ale jeżeli wygrasz, to będzie oznaczało, że będziesz musiał jechać na kolejne Mistrzostwa Świata jeszcze rok później. No ale no zobaczymy. Zaczynamy, no, aby były takie problemy. Ty startowałeś zawsze na używając AeroPressu, prawda? Tak, 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 od kilku lat. To jest tak. Taka twoje weapon of choice, że tak powiem, a teraz zbliżamy się też do Mistrzostw Polski w AeroPressie. Przez kilka lat to wy, czyli forum, organizowaliście te zawody. Później, tak, później wy. Pałeczkę przejęła Czarna Fala, a teraz tak. Organizatorem jest Kofi, tak to się czyta? To właśnie jest dobre pytanie. Pisze się Copchi, Kofi tak, chyba. Chyba tak, chyba Kofi. Czyli taka tak. Kawiarnia, sieć kawiarni już teraz z Warszawy. Oni będą tak, teraz tak. Organizatorem. No i powiedz, ty jako człowiek właśnie, który nieraz organizował zawody, nieraz wygrywał też zawody w AeroPressie. Jak się do takich zawodów przygotować? Ale też żeby wygrać, tak? Bo my rozmawialiśmy o tym. No tak, ja bym się chętnie dowiedział, czy... No bo to są jedne z niewielu zawodów też ten AeroPress, w których startują jednak homebariści, dużo startuje w nich amatorów. Tak, zastanawiam wiadomo, się, czy masz jakąś poradę, jak się w tydzień przygotować do zawodów, bo mam wrażenie, że do tych zawodów też można oczywiście trenować całe życie, natomiast dostajesz od organizatora, jak się zapiszesz, paczkę kawy i nie masz wiele możliwości spróbowania tej kawy, skoro masz tylko ćwierć kilograma. Tak, myślę, że do zawodów właśnie AeroPress, tak podajmy jako przykład, ponieważ są w sumie jedynymi, które mamy już jakąś konkretną datę i będą blisko, są już praktycznie podpisane i w sierpniu. Tak, i raczej musiałaby jakaś kolejna katastrofa spowodować, żeby się nie odbyły, więc raczej się odbędą. To tą metodę przygotowania AeroPressu polecałbym, żeby już przygotować sobie bazę wcześniej, czyli na przykład proporcję kawy do wody, czy czas parzenia, czy właśnie jakieś takie rzeczy, których już nie zmienić, żeby po prostu jak masz, nie wiem, tam pięć czynników, załóżmy, które są podczas parzenia, czy w AeroPressie, czy w jakimś innym dripperze, czyli temperatura, czas, ilość kawy, ilość wody, jakieś przeciskanie i tak dalej, to żeby
nie zmieniać już tych pięciu wszystkich czynników, bo wtedy jest zbyt dużo tych czynników i nie do końca wiemy, który zadziała, że na przykład dobierzemy optymalną, idealną temperaturę do kawy tam w pięciu próbach, później załóżmy mielenie, czy w odwrotnej kolejności najpierw mielenie, dobierzemy później temperaturę i tej kawy nam zbraknie, żeby na przykład sobie już tutaj sprawdzić, a co by było, gdybym parzył 10 sekund dłużej albo 10 sekund krócej. No tak, właśnie... bo mamy ćwierć kilograma kawy, tak? Teraz są nowe przepisy, które mówią, że nie będzie można już robić tego sławnego overdosingu, który wygrywał zawody ostatnimi laty. Tak. No ale tak. Mimo wszystko, nawet jeżeli te 18 gramów to jest maks, no to zostaje, masz tej kawy de facto na kilkanaście prób, prawda? Czyli tak. Sugeruję, żeby zrobić sobie wcześniej na innej kawie, przygotować metodę, gdzie będzie tak. Kilka takich... zmiennych, które będą stałymi już teraz, tak? Tak, tak robię tak samo na Mistrzostwach Brewers Cup. To jest metoda, w sumie, którą tam wcześniej z Iloną, moją żoną, opracowaliśmy w 2014 przed otwarciem forum i ona wygrała wtedy Mistrzostwa Polski Aeropress. I my robiliśmy zawsze 17 gramów kawy na 220 ml wody. To jest taka złota proporcja, której właśnie wtedy używała Ilona, używamy na co dzień w forum. I też używam na wszystkich zawodach właśnie Brewers Cup, czy to parząc kawę w rundzie otwartej, gdzie ja sobie wybieram tą kawę, czy też właśnie tej rundzie kompulsory, czy tej rundzie zamkniętej, gdzie tak jak na Aeropressach dostają kawę od organizatora czy sponsora i muszę ją przygotować jak najlepiej. Niesamowite, czyli od siedmiu lat używacie tej samej gramatury? Tej samej ilości kawy, tej samej ilości wody? Tak, w porównaniu do tego mistrzowskiej receptury Ilony to było tak, że kawę używaliśmy tej proporcji 17-220, tylko trochę dłuższego procesu parzenia i w niższej temperaturze. Jeżeli dobrze pamiętam, to Ilona wtedy parzyła w 85 stopniach, tam była wtedy kawa z Etiopii. Chyba 2,5 minuty, czy nawet 3 tą kawę. Teraz parzymy w bardzo wysokich temperaturach, tam 94 do 97-8 stopni, w zależności od różnorodności, jaka jest kawa. Tutaj to wybieramy i ten czas jest krótszy, że po prostu minuta parzenia i 20 sekund przeciskania. Mhm. Więc tak to wygląda. Też na potrzeby Brewers Cup też trochę tą metodę zmieniłem, ponieważ jest... ciężko zrobić właśnie trzy aeropresy tak szybko jakby w jednej linii, czyli już tłumaczę, o czym mówię, że zalewam pierwszy, zalewam drugi, zalewam trzeci i wracam do pierwszego, żeby go przecisnąć. I tutaj jest, ten czas parzenia jest minuta, więc tutaj jest ciężko zrobić te pozostałe dwa, dobrze tam właśnie zalać, zamknąć filtr i tak dalej. No bo na Brewers Cup trzeba dla każdego sędziego zaparzyć osobno, tak? Tak, a na mistrzostwach w aeropresie parzy się jeden i się później go dzieli. Prawo. Więc też na mistrzostwa Brewers Cup trochę zmodyfikowałem tą metodę, wydłużając czas do minuty 45, z minuty do minuty 45 ten czas podstawy parzenia, mieląc kawę grubiej. No ale te technikalia są oczywiście najistotniejsze. Tak, tyle samo zawsze zamieszanie. No to jest też bardzo fajne podzawody, że jakby stres powoduje to, że ręce ci się trzęsą, nie jesteś w 100% skupiony czy skupiona na tym, co się dzieje w tej chwili, ale tutaj już u nas jest taka 100% pamięć mięśniowa, że zawsze lewą ręką wsypuję kawę, trzy razy prawą mieszam, tutaj już zakręcam, że to raczej, wiesz, możesz mnie obudzić o trzeciej w nocy, postawić mi aeropress i tak samo zrobią. A jakbyśmy chcieli wrócić właśnie do tych wskazówek dla kogoś, kto w sierpniu planuje usiąść udział w mistrzostwach, to mówisz, żeby przygotować sobie teraz metodę, tak, z tymi kilkoma zmiennymi i co, kiedy otrzymasz tą kawę, w której będzie startował na zawodach, żeby eksperymentować z temperaturą wody? Tak, na przykład temperaturą. Ja zazwyczaj zostawiam właśnie dozę, ilość wody i czas, a te zmienne dwie to grubość mielenia i temperatura, które zmieniam już pod kawą właśnie na zawodach. I zawsze mielisz na tym samym młynku? Wiesz co, na Brewersach zawsze tym, który jest od sponsora, to no tak, różnie to wygląda. Na przykład w Polsce jest fajnie, bo jest, przynajmniej był przez ostatnie dwa lata sponsorem Primulator, czyli dystrybutor Malconica EK43 i był ten młynek, który znasz model, i lubisz. Który znam i lubię, którego używam na co dzień w kawiarni, którego nawet używałem kiedyś w domu, zanim otworzyliśmy kawiarnię, bo kupiliśmy go jakieś 2 czy 3 miesiące przed otwarciem forum i stał nas, nawet nie mógł stać w kuchni, bo nie było na niego miejsca, stał no tak, po prostu. To jest młynek tak wielki, tak, który nie mieści się w żadnej kuchni, bo chyba, że się nie ma wiszących szafek, prawda? Bo inaczej by się nie dało go wepchnąć. Tak, na to, na ilość mocy przydziału prądu, który mieliśmy w mieszkaniu, gdy go się uruchamiało, to światło przygasało czy coś innego, więc to było. Okej. I forum, z tego co wiem, jeśli chodzi o kawy
Czarne to tylko robić aeropresem, tak? Tak, tak. No mamy duże batch brew, to jest tak jak w każdym, ale tak. Mieliśmy, także trochę nam się, bardziej można powiedzieć, znudziła ta metoda aeropresu, także byliśmy ponad 3 lata właśnie jako forum w klubie komediowym przy Placu Zbawiciela. Przenieśliśmy się 3 lata temu na Elektoralną, gdzie teraz się to znajdujemy. To jest dzielnica dla osób, które są spoza? To jest Śródmieście, jeszcze już taki prawie Muranów, więc tak w okolicy blisko Placu Bankowego. Mirów, tak? Mirów, tak. Przy hali Mirowskiej Mirów, tak, tak. Dokładnie. Wrócimy jeszcze do, chciałbym jeszcze wrócić do tych przenosin za chwilę. Zostańmy jeszcze chwilę przy tych zawodach, bo oczywiście te wagi, mielenie i tak dalej są ważne, no ale też ważna jest cała taka, mam wrażenie, bo startowałem raz bardzo dawno temu, startowałem w Mistrzostwach Polski Baristów. Pamiętam. Ten też w Blue City. Tak, pamiętam. Pamiętam, że strasznie była gorąca woda w ekspresach. I pamiętam tylko dwie rzeczy, była bardzo gorąca woda, że mi się bardzo trzęsły ręce, a nie jeszcze pamiętam, że przyjechaliśmy takim starą taksówką, jakimś starym Merolem, super w skórzanych tapicerkach. I niewiele osiągnąłem, ale woda była bardzo gorąca w ekspresie. Ale też jeszcze, z tego co mówiłeś, planujesz startować w Mistrzostwach Polski Aeropress, tak? Tak, chciałbym wystartować. Tak. Super, fajnie. Bo pomyślałem sobie, że tyle... Właśnie dostałem zaproszenie do sędziowania i cały czas się zastanawiam. Znaczy na pewno albo będę sędziował, albo wystartuję. Raczej chciałbym wziąć jakiś czynny udział w tych zawodach. No to jest dość fajne. Tak samo zresztą też jak Konrad, wy przyjęliście właśnie po nas pałeczkę, to też w pierwszym roku wystartowałem, czy w drugim, już nie pamiętam. No tak, tak fajnie pójść sobie na te zawody. No właśnie, mam to samo przemyślenie, nie myśleć o tym, super byłoby się czy nie wywali korków, czy woda jest dla wszystkich, czy wszystko jest w porządku. Tak, no organizacja takich zawodów, nawet jeżeli są w takiej formule, można powiedzieć, bardziej rozrywkowe, jak właśnie zawody w aeropresie, to jednak jest sporo stresu, dużo organizacji. Chciałbym to zacząć z drugiej strony. No, ale też chciałem wrócić na chwilę tych zawodów. No bo chodzi mi o to, że przygotowujesz sobie takie stanowisko, no i na tym stanowisku musisz postawić swój, albo bierzesz czajnik organizatora, wagi i tak dalej. Mi się wydaje, że dla takich osób, które startują pierwszy raz na zawodach, czy właśnie dla wielu amatorów, to jest, jak tak patrzyłem na tych, którzy u nas startowali, że dla nich to często był taki, dużą przeszkodą było to, że nagle stawali na scenie, przed nimi stały jakieś czajniki, których nie potrafili za bardzo obsłużyć i myślę, że tutaj bardzo dużo stresu może się pojawić, co? Tak, tak, to prawda, tak, że wychodzisz w ogóle z tej swojej strefy komfortu, czy z domu, gdzie parzysz kawę, czy gdzieś właśnie w swojej kawiarni, czy gdziekolwiek, gdzie sobie robisz te swoje przygotowania. To też jest takie dość istotne, jak ja się przygotowuję do zawodów, żeby zmieniać na przykład trochę, wiesz, raz z jednej strony blatura, z drugiej sobie stanę odwrotnie, tutaj sobie gdzieś coś przesunę tu na tych stolikach. No tam, no, musisz nagle okazać, że masz światło zza pleców, prawda, a nie z tak, góry. Tak, żeby właśnie też zapraszać, jak już robię te prezentacje na BrewEscape, to zapraszać różnych znajomych i takich właśnie niekoniecznie mi bliskich znajomych, tych na przykład jakichś stałych gości, którymi na co dzień nie jestem jakoś blisko, jest jakiś zbudowany dystans, tak właśnie, żeby się trochę poczuć, jak szczególnie będąc na Mistrzostwach Świata, gdzie sędziowie są zazwyczaj w 90% kompletnie obcymi ludźmi z różnych kontynentów bardzo często i to jest taki trochę dyskomfort, że tak wychodzisz. Gdzieś pamiętam, wspominałeś o tym, że właśnie to opanowanie stresu jest bardzo ważne. Tak. Poza tymi parametrami parzenia. I co jest też istotne właśnie przy zawodach każdej kategorii tak naprawdę, gdzie serwuje się te napoje, to żeby też zrozumieć, trochę poznać właśnie te kryteria oceny, które są. W aeropresie jest dość łatwo, że najlepsza kawa wygrywa, jakby nie ma tych druków, znaczy jest dość łatwo, ale z drugiej strony nie jest to takie doprecyzowane, co znaczy najlepsza kawa. I tutaj właśnie jest fajnie z kimś porozmawiać, z kimś, kto ma większe doświadczenie, czy właśnie, czy brał udział w tych zawodach wcześniej, żeby też jak już przygotowujesz tą kawę, to dać ją, na przykład zaserwować do oceny komuś. Właśnie o te kryteria też warto zapytać, tylko mam wrażenie, że zmierzasz do jakiegoś jeszcze innego wątku. Nie, no ja też bym chciał o tym porozmawiać, bo to faktycznie na zawodach w aeropresie nie ma żadnych druków, tak. Nie ma oceny kwasowości, balansu i innych rzeczy. Sędziowie spotykają się przed zawodami, ktoś robi im serię aeropresów i oni rozmawiają o tym, jakby tak się kalibrują, nazwijmy to fachowo. Ustalają sobie w swoim gronie, co według nich będzie dobrą kawą. Natomiast no, ktoś może zrobić oczywiście na zawodach lepszą kawę, smaczniejszą i oni mają po prostu wskazać, wybrać najsmaczniejszą filiżankę, którą dostali. Tak, jeszcze jak my organizowaliśmy te zawody, jak wcześniej Ministerstwo Kawy organizowało, właśnie gdzie wtedy pracowałem i nad tym tam jakąś pieczę trzymałem
to też te kalibracje z sędziami właśnie przeprowadzałem, też sędziowałem często przy okazji, to przyznam, że to jest fajne, zaskakujące, że zazwyczaj zwycięzca czy kilka osób robią lepszą tą kawę niż my podczas kalibracji, gdzie tam sobie tą kawę właśnie ustalamy. A tak jak zawsze my ustaliliśmy tylko tak, że kawy, które są niedoparzone, które są przeparzone, no to raczej są od razu odrzucane, że właśnie kawa jest po prostu płaska, nierozwinięta, kwaśna, nieprzyjemnie, to raczej jest od razu klasyfikowana jako słaba albo przeparzona, gdzie jest jakaś dominująca goryczka, cierpkość, gdzie jest struktura, jest bardzo szorstka, drapiąca, nieprzyjemna też. Raczej takie kawy są odrzucane i właśnie szukany jest ten balans, żeby te wszystkie smaki, no i też ten profil smakowy kawy, która jest właśnie, to też jest często pytanie, czy organizator podaje jakaś kawa, czy kawa jest właśnie na ślepo, że nie wiesz, jaki to jest kraj pochodzenia i też nie wiesz, jakie nuty są w tej kawie. Czyli jeżeli dostanie uczestnicy kawę z informacją, skąd ta kawa pochodzi, jakie są w niej nuty smakowe, to warto, żeby pomyśleli o tym, żeby przygotować kawę, która uwypukli te nuty, tak? Jakby pokaże, że faktycznie to jest kawa charakterystyczna dla tego kraju? Tak, żeby właśnie wyciągnąć jak najwięcej tych wszystkich nut smakowych, czyli właśnie jakieś kwiaty, owoce z Etiopii, właśnie z herbacianymi nutami, nie przeparzając jej, żeby właśnie nic nie przeszkadzało w tym. Bardzo cenne uwagi. Dziękuję. To co, forum? Bo tutaj mam wątek. Ja chciałem się zapytać. No właśnie, bo może zanim. Wiem, że chcesz porozmawiać o tym zmianie lokalizacji. To właśnie, żeby tak się nie zamykać w tym warszawskim świecie, bo trochę tak jest, że my mamy tu blisko nawet z nagraniami, ale ludzie z Polski, wiesz, nie mają takiego, myślę, jakiegoś rozeznania. Może też nie śledzą tak w mediach społecznościowych. Chyba częściej śledzimy te lokalne kawiarnie. I ja na przykład byłem w klubie komediowym, forum, ale nie byłem jeszcze w tym nowym miejscu, jeszcze jak powiedziałeś, że 3 lata. Chociaż niedawno się, wiesz, już prawie wybrałem na lody, bo z córką, wiesz, jakaś tak sobota i z żoną. Ja też chciałem ten i temat. Ja mówię, jak lody mają, mówię, pojedźmy do takiej kawiarni, bo tam są lody, ale jakoś się ta sobota inaczej poukładała. No i właśnie, wiesz, bo śledząc media społecznościowe, tam też klikam, przeglądam, to sprawiacie wrażenie, że forum jest taką lokalną kawiarnią z taką jakąś taką nutą rodzinnej atmosfery. I jak się zastanawiałem, dlaczego tak odbieram, to być może dlatego, że wiesz, wy tam jesteście z Iloną, pojawia się, wiesz, fotografia z psem, Labrador czy Golden? Tak, Golden, tak. I to rzeczywiście jest takie bardzo, wiesz, przyjazne, takie sympatyczne. No i jeszcze jedna rzecz, która wyróżnia, że duże znaczenie ma taka estetyka, że nawet jak tam się pojawiają drobne elementy, no, ostatnio ten ogródek, nie spotkałem nigdy czegoś takiego. Pomyślałem, że gdzieś musieliście poszukać projektu. Powiedz, Paweł, jak wygląda ten ogródek dla tych, którzy go nie widzieli? Ja kojarzę, że to nie są takie po prostu stoły i krzesła, że tak bym to powiedział, tylko mają pewną taką formę takich jakby odwróconych trójkątów, zaokrąglonych. Tak, przekrój taki trochę diamentu. Te ławki mają. I jakby te kształty są wszystkie identyczne, w sensie tylko stół jest większy. Tak kojarzę z fotografii. I wtedy tak pomyślałem, że to raz, że wymaga takiego, wiesz, poczucia estetyki, pomysłu, pewnie wyszukania. I nie ma w tej takiej, wiesz, biznesowej obojętności. Czyli ta estetyka i ta atmosfera. Tak to widzę, a też chciałbym, żebyś właśnie powiedział, czym forum wyróżnia się na mapie kawiarni w Warszawie. Dziękuję, bo bardzo miłe to wszystko było. Jeżeli chodzi właśnie o to nasze miejsce, właśnie już tutaj to przy Elektronicznej, czyli taka finalna kawiarnia, bo jak właśnie otworzyliśmy się w klubie komediowym przy Placu Zbawiciela na początku, to nazywaliśmy się Forum Pop-up Coffee Shop, że to miał być taki pop-up. I byliście przez 4 lata byliście pop-upem. Tak, właśnie wszyscy się znaleźli, że najdłuższy pop-up na świecie. Założenie było takie, że będziemy tam przez mniej więcej rok, nawet przez jeden sezon spektakli, ponieważ klub komediowy działa tak, że działa od września, nawet bardziej od października do czerwca, połowy czerwca, do końca czerwca, w zależności jak tam sobie ułożą spektakle, a w sezonie letnim występują gdzieś gościnnie w plenerach nad Wisłą czy w jakichś różnych fajnych miejscach i w sezon letni jest tak wygląda, że ta cała piwnica jest nieczynna
i zamknięta. Mieliśmy na początku w planach być jeden sezon, szukaliśmy właśnie jakiegoś docelowego lokalu, no, zostaliśmy na właśnie pełne 3 sezony i nawet jeszcze chwilę. Tak więc dłużej niż planowaliśmy i przez ten czas, nawet wcześniej już trochę myśleliśmy o tym, jak będzie wyglądała już właśnie to forum jako finalna kawiarnia, właśnie chcieliśmy, brakowało nam jakichś śniadań, właśnie serwowania jedzenia, więc na tym trochę się skupiliśmy. Jeśli chodzi o tą estetykę, o wygląd, jak to wszystko, no to nie pracowaliśmy z żadnym projektantem. To było tak naprawdę głównie Ilony, trochę moje rysunki na kartce po prostu z kredkami kolorowymi, różowy sufit i tak dalej. Pamiętam właśnie, jak pomalowaliśmy sufit na różowo jako pierwszą rzecz, bo zaczęliśmy remont. Sami to zrobiliście? Tak, tak. Sufit głównie malowałem ja. Kwadrat, czyli Kuba Porencki, który wtedy u nas pracował, pamiętam też, jeden dzień cały spędził na rusztowaniu z wałkiem i Ilony brat Artur, który był takim, można powiedzieć, majstrem tej naszej budowy. Piotr Czaplicki, czyli znany też tobie, twój były barista, stolarz z zamiłowania, zrobił nam właśnie drewniany bar, te szafki, półki, wszystko tutaj. I jeszcze był pan od wentylacji, który nam zamontował wentylację, ale tam hydraulika, nawet elektryka, to głównie właśnie Artur Bratilony oraz moje ręce tam tu przytrzymaj, niżej, wyżej, nie tak. Więc też się sporo właśnie nauczyłem tych takich fajnych rzeczy, co też sprawiało mi wielką frajdę i przyjemność w tym czasie właśnie, że właśnie tak samemu od podstaw robimy tą kawiarnię super fajnie, więc też właśnie to malowanie. I pamiętam właśnie ten różowy sufit, gdzie wiedzieliśmy, że fajnie by mieć ten różowy sufit, także pod różową chmurką, ładnie, przyjemnie, białe ściany do tego. I najpierw maliśmy sufit, później były takie brzydkie, beżowe ściany zostały, no i Ilona tak patrzyła przez 2 dni na ten sufit, nie, musi być biały. A my już wypożyczyliśmy rusztowanie, oddaliśmy je, zajęło nam to, nie wiem, tydzień chyba malowanie. Nie, no będzie, pamiętam, że budzę się rano o 5 czy o którejś, patrzę, Ilona siedzi w telefonie i patrzy na zdjęcia, jak ten sufit wygląda i się zastanawia na tym. Mówi, no kolejna noc nie przespana, bo ja nie wiem, ten sufit różowy, to jednak nie może tak być. No ale w końcu finalnie, jak już pomaliśmy ściany na biało, zaczęły tam wchodzić właśnie jakieś drewniane elementy, to jednak wszystko zgrało się. To te nasze rysunki, o których mówiłem, że kredkami gdzieś tam na kartkach, na Bristolu sobie coś tam projektowaliśmy, to zupełnie inaczej wyszło w rzeczywistości, ale chyba fajniej niż na naszych właśnie rysunkach i projektach, bo to jednak, gdy nie ma się doświadczenia, to wiesz, na tych rysunkach... Żadne z was nie jest po architekturze? Nie jest, więc wiesz, tam nasze rysunki, to proporcje były w ogóle zupełnie inne niż, wiesz, no ciężko jest to przełożyć, że jak masz lokal, który bodajże u nas jest chyba 4,30 wysokości i sobie tak nawet patrzysz na tą wysokość i coś planujesz, rysujesz, malujesz, to jednak ktoś ci tego nie zrobi w profesjonalnym właśnie programie, gdzie te wartości są zachowane, proporcje, to jednak nie wyjdzie ci na rysunku tak, jak wyjdzie w realu. Mhm. Tak więc tutaj byliśmy właśnie, ale w sumie mile zaskoczeni i też jest dość fajny feedback taki, że jest tak dość domowo, jest właśnie ciepłe drewno, trochę jak w szkole, właśnie taka sklejka drewniana. Coś tam właśnie takie kolory, tam właśnie róż, biel, dużo drewna. Podłoga też to jest właśnie coś, co nas mile zaskoczyło, ponieważ zastanawialiśmy się, jaką podłogę zrobić, a było takie linoleum przyklejone, które zerwanie go też nie było łatwe, później były jakieś płytki było, PCV i okazało cudo. Się, że jest tak cudo, że jest piękny parkiet, który, z którego pozbyć się kleju to też nie było nie lado wyzwanie, więc sami wypożyczyliśmy cyklinarkę, cyklinowaliśmy to. Też była, wiesz, kolejka baristów, kto pierwszy będzie, dawaj to. Ja zawsze chciałem cyklinować. O, ale super. Nie, za głęboko, ty lepiej nie rób. No właśnie, no ale sam wystrój to nie jest wszystko forum, bo mam wrażenie, że forum przyciąga, no na pewno przyciąga trochę ludzi z okolicy, osób, które tam mieszkają czy pracują, ale też to jest lokal, który przyciąga, mam wrażenie, bardzo dużo ludzi, którzy tak świadomie piją kawę. Tak, jest tak, że w weekendy mamy praktycznie 2 razy większy ruch i to widać, że to są ludzie, którzy nie mieszkają w okolicy, ale są co sobotę albo co niedzielę, albo właśnie są przejazdem w Warszawie i specjalnie właśnie duża wycieczka przyjechała właśnie spróbować czy wspomnianych już lodów, czy właśnie jakiejś kawy, czy czegoś właśnie, czego... Sporo też chyba z zagranicy ludzi przyjeżdża. Tak, też. No trochę... pandemia i taki lockdown turystyczny. Nie, ale oczywiście, że tam się słyszy się głosy. Tak. Był taki moment, że faktycznie tak przed zamknięciem granic było tak, że było mocno międzynarodowo, jeżeli chodzi właśnie o,
o gości. Czyli no tak. Chciałbym wrócić do tego ogródka, o którym będzie. To też mamy, też zauważyliśmy, że mamy szczęście do otaczających nas ludzi, pracowników, którzy z nami pracowali, tak jak wcześniej wspominałem, że pomagali nam też przy remoncie i tak dalej. To autorem projektu jest Bernard Ambroziewicz, który u nas pracował tam przez bodajże 2 czy 3 lata jako barista, a teraz studiuje na Akademii Sztuk Pięknych Wzornictwo Przemysłowe i stwierdził, że sobie zrobi taki projekt, właśnie projekt tego całego ogródka, tych ławek, że można siąść tam z dwóch stron, tutaj tak wszystko, jako brat Antek był już bardziej wykonawcą. No ale on też, że Bernard robi już dla was zdjęcia, prawda, cały tak, czas? Tak, tak, cały czas robi dla nas zdjęcia, więc tak. To jest, no właśnie, mam wrażenie, chciałem o tym mówić później, ale ten temat tak wyskoczył, że chyba już teraz o to zapytam, bo mam wrażenie, że wy macie bardzo dobrą rękę do pracowników, że jest dużo osób, które z wami długo pracują, rzadko się zmieniają, stosunkowo bariści jak na polskie warunki i też, też mam wrażenie, no być może dlatego, że pracowałeś sam jako barista, no to czujesz, czego baristom potrzeba, jaki jest jakby tutaj klucz do sukcesu zatrudniania trochę ludzi. Tak, nie wiem właśnie, czy to wiesz, czuję, ale to było jedno z założeń właśnie, żeby tak jak pracowaliśmy w innych miejscach, no tutaj nie chcę, żeby to wyszło jakoś negatywne echo, żeby się gdzieś tam odbiło, że byłem niezadowolony, więc zrobię tak, żeby u mnie ludzie byli zadowoleni. No wiadomo, że to były też inne czasy, inne stawki na przykład, gdzie płaciliśmy, no mamy... Nie wiem, jedno z ciekawszych rozwiązań, co ostatnio nam zaplusowało, to jest to, że daliśmy pracownikom, którzy chcą na pełen etat, umowę o pracę. No właśnie, to jest niesamowite. To zwróciłem na to uwagę, bo dawałeś ogłoszenie, że szukacie pracownika i tam była informacja o umowie na etat. Tak, czyli właśnie tą umowę o pracę już ponad rok, może już blisko dwa lata właśnie funkcjonuje u nas ten jakby... Oferta. Było to spowodowane bardziej tym, że gdy wszyscy byli na umowie zlecaniu, to było tak, że każdy miesiąc układanie grafiku to był taki koncert życzeń, że no teraz w sumie to tak jest brzydka pogoda i coś tam, to ja mogę robić 200-220 godzin, nie ma problemu, wszystkie weekendy i coś tam, ale już w czerwcu to ja chcę mieć na te 4 weekendy to 3 wolne i poniedziałki popołudnia wolne, bo joga, wtorek rano wolne, bo biegam, a tam w czwartek ceramika. I stwierdziliśmy, że jednak fajnie przejść na taki profesjonalizm, że jak chcesz mieć tam więcej niż 3 dni z rzędu wolnego, no to wtedy bierzesz urlop, my dajemy umowę o pracę i no są jak po prostu już w takim w pełni dorosłym życiu. Masz jakieś tam właśnie swoje zachcianki, rzeczy, no wiadomo, że są rzeczy silniejsze, jakieś tam pogrzeby, śluby, chrzciny, komunie, gdzie to jest jakby już tutaj dostosujemy się do tego, ale na takie widzimisię to jakby układamy tutaj ten grafik, że jak ktoś tam faktycznie ma w czwartki ceramikę, no to inni wtedy pracują, jakoś to nakłada się na siebie, więc jest okej, ale właśnie te dłuższe przerwy wakacyjne, wtedy są urlopy, każdy jest zadowolony, bo to jest płatny urlop, my też jakby wcześniej wiemy, więc sobie też dostosowujemy wtedy jakieś tam swoje wakacje, więc wcześniej sobie właśnie w takim sezonie, nie wiem, wiosennym w marcu siadamy właśnie i się pytamy, kto kiedy chce wyjeżdżać, my chcemy wyjeżdżać w lipcu, to ja w sierpniu, ja w drugiej połowie sierpnia, ja pod koniec września i jest to jakby rozwiązane, jest luz, że wtedy nie mamy tego problemu i właśnie dużym bonusem tego nieświadomie oczywiście popełniliśmy te umowy o pracę, dostaliśmy spore dofinansowanie z tarczy Funduszu Rozwoju, właśnie, że to był wymóg, żeby mieć przynajmniej jednego pracownika na pełen etat, tam brak zaległości w ZUS-ach, w urzędach skarbowych i tak dalej, co akurat Ilona jest taką osobą, która boi się, że jeżeli gdzieś wyskoczy na czerwono jej NIP w jakimś urzędzie, to ona nie będzie spała, więc bardzo pilnuje tego, żeby wszystko było w terminie wysłane, zapłacone i tak dalej. Słuchajcie ludzie, można płacić wszystko w terminie i jeszcze mieć pracowników na etacie. Wyszło to tak, że ten moment takiego lockdownu, gdzie byśmy zamknięci, właśnie te 3 osoby, które są u nas na umowę o pracę, pracowały właśnie na pełen etat przez ten okres tam ponad półroczny, a te pieniądze na ich pensje dostaliśmy od państwa, więc my nie musieliśmy nic robić, nie musieliśmy ich zwalniać czy redukować im etatu, właśnie nie musieliśmy nic kombinować, mieliśmy właśnie spokojną głowę, że jak to wszystko się skończy, to wracamy do rzeczywistości z tym samym praktycznie składem. I nie musicie na gwałt szukać nowych pracowników. Tak, są zadowoleni, więc tutaj jakby... A tak krótko, jak oceniasz to ostatnie, boże, 18 miesięcy, blisko 18 miesięcy pandemii? Wiesz co, nie tak źle tak naprawdę. Tak, to też dało
trochę czasu na myślenie, na taką właśnie odejście trochę od tego, żeby tak nie być na 100% cały czas w kawiarni, bo cały czas coś się dzieje i coś trzeba robić, tak więc takiego trochę oddechu. No tak jak mówię, przetrwaliśmy to finansowo, nie dokładając kasy, jakby no, nie zarabialiśmy tam, nie mieliśmy jakieś swoje tam zachcianki i potrzeby, ale jesteśmy jakby finansowo zadowoleni z tego, co rozmawiamy z innymi kawiarniami, czy zwłaszcza z koktajlbarami, które no, nie mogły działać praktycznie ani sprzedawać na wynos, czy właśnie jakieś restauracje, to naprawdę wyszliśmy, można powiedzieć, suchą ręką, więc jesteśmy z tego punktu zadowoleni. No taka pauza, tak myślę, że trochę pomogła. No jestem raczej bardziej optymistą w życiu, jakbyś zapytał Ilonę, no to by bardziej marudziła pewnie, ale tak, no właśnie, nie tak źle. Wy prowadzicie od lat już, no bo do 2014 roku razem forum, pop-up forum i forum teraz właściwe, nazwijmy to. Jak się dzielicie obowiązkami? No bo to jest tak, że jesteście, robicie, pracujecie w tym samym miejscu, więc wyobrażam sobie, że też tak trochę zabieracie pracę do domu, dom do pracy i jak trochę sobie tak z tym jest. Radzicie? Też jest tak, że fizycznie jesteście razem też w kawiarni każdego dnia? Prawie tak. Jeżeli jesteśmy w Warszawie, to tak, to na pewno. My też mamy od blisko 2 lat, mieszkamy w tej samej kamienicy, więc nie jest łatwo nie wejść do kawiarni, na przykład wychodząc z psem, który praktycznie chce przejść przez kawiarnię, wychodząc z domu, idąc na spacer i wracając też, bo tam ma swoją ulubioną miskę z wodą. Często są jakieś inne pieski już zaprzyjaźnione, czy właśnie fajni goście, którzy mają smaczki w kieszeni i on się już tego też trochę nauczył. Też co tam w świetniku się pojawiło nowego od poprzedniego jego wyjścia. Tak więc mamy taką właśnie sytuację, że zaglądamy do tej kawiarni tak chcąc, nie chcąc przez mieszkanie nad nią. A jeżeli chodzi o podział obowiązków, jest jakby takiego w pełni stricte, nie ma takiego podziału, że zajmujemy się jedną czy drugą rzeczą. Od praktycznie tego lockdownu, już jak wróciliśmy, to Ilona praktycznie już nie pracuje za barem, pracuje tak już tylko w jakichś godzinach szczytu, pomaga właśnie, pojawia się tam na chwilę, przyjąć parę zamówień, coś pozmywać i tak dalej, że raczej już nie bierze takich pełnych zmian. Jest tak właśnie ewentualnie z doskoku. No ja cały czas pracuję tam, tak można powiedzieć, na pełen etat wyrabiam te godziny za barem. A takie, no Ilona może powiedzieć, że jest trochę bardziej twardo stąpa po ziemi, że jest taką bardziej racjonalnie patrzy na wszystko, właśnie jak mamy jakieś pomysły, coś innowacyjnego w nie wprowadzić, tak jak nie wiem, tam wchodziliśmy lody o smaku espresso, zastanawialiśmy się nad tym, no to tak, ja byłem od razu takim entuzjastą, kurde, super, poważnie jak to wygląda, tam skopiowaliśmy ten pomysł z Coffee Collective z Kopenhagi, oni chyba właśnie pierwsi z tego, co kojarzą w Europie, właśnie zaczęli serwować te lody. Są takie lody, powiedzmy, że są takie lody z takiej maszyny do robienia lodu, prawda? Tak, tak, to nazywacie soft serve, tak, ale to są takie lody, tak, no większość, takie lody typu włoskiego, tak, powiedzieć. Tak, mówię, że takie włoskie, właśnie te zawijane, takie trochę a la świderki, coś właśnie w tym stylu. To są takie lody, gdzie bazę do tych lodów przygotowujemy sami, że sami przygotowujemy espresso do tego, właśnie tam jest z mlekiem, śmietaną, więc opcji wegańskiej nie mamy, mamy tylko właśnie tą jedną maszynę z jednym zbiornikiem, więc nie możemy też robić różnych smaków, więc budżet był ograniczony. Tylko jeden smak lodów? Tylko jeden smak lodów, kawowe z espresso. I to jest tak, takie niecałe pojedyncze espresso wychodzi na jedną porcję. Ja bym tutaj chciałem z córką, wiesz, przyjechać. Myślę, że wiem, czy twoja córka może zjeść całą porcję espresso. Nie wiem, bo 5 lat chyba za wcześnie. No rano może. No takie dzieci tam 7, 8, 10 lat jedzą, są fanami. No dobra, wróćmy, bo mówisz, tak, że właśnie jak powstał pomysł robienia lodów, to ty tak byłeś... No Ilonka musiała troszkę dłużej się zastanowić, powiedzieć, że, nie, że faktycznie to jest tak. Że to ale jest ona pomyślała sobie, że to jest taka cringe'owa, jakby to powiedział mój syn, że to jest obciach w porządnej kawiarni lody? Nie, obciach, tylko wiesz, no ta maszyna tam kosztowała, już nie pamiętam, 8 tysięcy więcej złotych, no i czy to faktycznie, czy to nie będzie takie, że ludzie stwierdzą, że fajne, przyjdziemy spróbować i po miesiącu będzie stała i będziemy wylewać większość tych porcji lodów, więc narazić się na straty. Przez jesień, zimę, pół wiosny to nie będzie w ogóle pracowało i następny sezon może się okaże, że to było jednosezonowy wyskok te lody, że to było takie boom i koniec. I co, sprzedają się przez cały rok? Tak, znaczy nie, przez cały rok nie. Jakby też nie wystawiamy czyli przez cały rok, jest? Czyli sezonowo jest, że to jest tak, można powiedzieć, od tam w zależności od pogody, od połowy kwietnia, no ale tak już od 1 maja do końca września są praktycznie codziennie dostępne i sprzedają się w dużych ilościach. Także czyli ta maszyna praktycznie ma problem w weekend, zwłaszcza, żeby wyrobić ze schładzaniem, ze zmrażaniem.
Czyli Ilona tonizuje twoje szalone pomysły czasami, tak? Trochę tak, tak. Tak. Chociaż pilnuje, one nie są szalone. I pilnuje płatności w ZUS-ie na czas. Tak, tak, pilnuje tak. Może być, że takimi sprawami kadrowymi się trochę zajmuje właśnie też. Właśnie, bo obsługa pracowników tak, takich etatowych to chyba jest gruba sytuacja, tak, prawda? Dział kadr i płac to Ilona, dział księgowości to ja. Okay. Dział kawy to też ja, dział właśnie już zamówień tam takich bardziej food, ciasta i jakieś tam takie rzeczy to Ilona. Takie sprawy, takie można powiedzieć też urzędowe, czyli właśnie kontakt tam z miastem, od którego wynajmujemy lokal, to też Ilona wszystko tutaj załatwia. Czyli zgody na ogródek i podział, tak dalej. Jest. No jest jakiś taki. Ale też będzie takie doskonałe uzupełnienie, nie? Bo ty z tymi wizjami. Tak, myślę, że tak. Tak. I co jest twardo, cały czas stąpa po ziemi. Odpukać praktycznie się nie kłócimy. Po prostu są jakieś wymiany tam poglądów, zmian, ale to nie są takie rzeczy, że jest. Nie, jest jakiś deadline wieczorem, na przykład 22, że już nie można mówić o kawiarni? No nie mamy takiego. No to jest też fajne, to chyba trochę bardziej u mnie, że to jest cały czas, wiesz, takie hobby i pasja też poza tym, że w sumie mam, nie wiem, tam jest lockdown, ja też jestem takim bardziej matematycznym umysłem i lubię cyferki, i lubię liczby, tabelki i takie tam rzeczy, że sobie, a to sobie udoskonalę tą tabelkę w Excelu. Teraz mam w sumie tydzień, to tak, bo tutaj jest, mam tak. Tacy ludzie mi zawsze imponują bardzo. Także tutaj sobie zrobię te formułki, kolorki nowe, jakiś wykresik może. No i co tam liczysz w Excelu? Liczę, ile zarabiamy, bo to jednak ma znaczenie. Jednak jest tak, że tak liczę, więc jestem myślę, że zawsze liczę jakby takie sprawozdanie miesięczne. Nie mamy innego systemu tam tygodniowego, czyli że raz zawsze pierwszego bądź ostatniego dnia miesiąca robię inwentaryzację, ważę tam wszystkie te pootwierane paczki kawy, liczę pozamykane i tak dalej. I to wspaniałe, wszystko sobie, Sławek. Tak, herbaty też, tak, to wszystko tam liczę, liczę, zapisuję, umierzę i wpisuję właśnie. Znaczy robię to głównie te rzeczy kawowe tak bardzo skrupulatnie, tam nie liczę wszystkich ciasteczek, nie liczę, nie wiem, kubków jednorazowych, wieczek, ile ich jest dokładnie, to już wszystko jakby tam po prostu wpisuję tylko faktury, ile na to wydaliśmy. Nie jest tak, jak pracowałem w Coffee Heaven, gdzie trzeba było co do dekielka, co do kubeczka. Jeszcze mogę taki, mam zabawną sytuację z czasów Coffee Heaven, właśnie jak jednego z naszych kolegów, Michała, uczyliśmy właśnie robić inwentaryzację, gdzie trzeba było właśnie liczyć też słomki, właśnie kubki, wszystko na sztuki, to poprosiliśmy go, żeby też policzył kostki lodu, ile jest w koskarce. I on zaczął to robić i w momencie się odwrócił do nas i się zapytał, co zrobić, jak wypadają nowe. I wtedy już nie wytrzymaliśmy, wszyscy wybuchliśmy śmiechem i stwierdził, że no, wkręcony został dobrze. Tak jak mówiłem, nie byłem w forum i jestem zaskoczony, że normalnie pracujesz za barem. Mówiłeś o tym, że to też dla ciebie pasja. Ile lat już jesteś w kawie? Że to nie wygasa, wiesz? Do tego zmierzasz, to ciekawe. 15, 16 powiem tak. No też ta moja kariera jest taka trochę, żeby powiedzieć, że wróciłem tak bardziej za bar, że miałem taki moment, to już Konrad pewnie bardziej pamięta właśnie, że jak odszedłem z Coffee Heaven, robiłem konsultacje, tam pomagałem otwierać różne miejsca, chyba. Czekaj, jak się nazywa? Coffee Q? Z Michałem właśnie Lasatą wtedy to razem działaliśmy. Tam Miłosz nam też Strykowski pomagał w dużej mierze. Tam kilka lokali pomogliśmy otworzyć, tam kilka szkoleń. Tak z tych lokali to chyba tylko Café Peron w Międzylesiu dalej działa i Ministerstwo Kawy. I Ministerstwo Kawy już było takim momentem, gdzie po otwarciu spodobał mi się projekt i zatrudniłem się na pół etatu, żeby pół etatu sobie tam robić ten freelance. A później robiłeś półtora? Tak przez moment może, no tak, tak, ale później tak, z tego pół robiło się już później cały i tak dalej, że i stwierdziłem, że jednak dużo lepiej się czuję za barem niż właśnie robiąc inne rzeczy. Też próbowałem trochę, przez miesiąc pracowałem w Coffee Brandzie w palarni, właśnie też mieliśmy. Nawet jak planowaliśmy swoje miejsce, to nawet Forum Coffee Roasters to było takie, wiesz, pierwsza nazwa i coś tam, ale jednak nie poczułem tutaj miłości do no pieca. No właśnie, ale ty sam powiedziałeś chwilę wcześniej, że jesteś takim, odpowiadasz za kawę w Forum. Tak. Jesteś takim, w Stanach byś miał na wizytówce Director of Coffee. Pewnie tak. No właśnie. Head of Coffee. No albo Head of Coffee. Jak wybierasz kawę? Co inspiruje? No wiesz co, mamy dużo bardzo chętnych palarni i znajomych, którzy nam często wysyłają kawy, czy próbki, czy właśnie. No ale widzę, że jednak współpracujesz z takimi
progresywnymi, ale stosunkowo znanymi już zachodnimi palerniami, tak, skandynawskimi. Tak, tak. No tak przyznam, że ja w sporej mierze, a Ilonka w większej, jakby tak uważamy, że właśnie jak się pojawia nowa palarnia, to że trzeba dać jej trochę czasu, żeby to wszystko się tam u nich zazębiło, zadziałało, że jednak tej stabilności też nie chodzi też o sam proces palenia, o sam tam proces tego całego wszystkiego przygotowania, ale też nawiązywanie tych relacji z plantatorami, że często jest tak, że uda się komuś na początku, wiesz, kupić 2-3 worki jakiejś super kawy, a później przez pół roku jest jednak tam standardowy dostawca, bo nic, jednak nasze kontakty jeszcze jesteśmy za mali, za krótko tutaj, żeby zbudować takie relacje. No i to też się tego właśnie nauczyłem, właśnie jak już wróciłem za bardzo, właśnie lubię parzyć kawę i lubię pić kawę i parzyć kawę. To są takie, i to też można, tak jak zaczęliśmy tą rozmowę od tego, że jestem teraz wygrałem Mistrzostwa Polski Brewers Cup, czyli przygotowywanie, zaparzanie kawy, czyli właśnie lubię bawić się tą kawą, żeby zmienić temperaturę, zmienić mielenie, co będzie ciekawsze i picie tej kawy, jej testowanie, ocenianie, czyli właśnie, że w Cup Tasters też mi właśnie wreszcie po chyba 8 czy 9 startach w Mistrzostwach Polski Cup Tasters wygrałem te zawody. Tak właśnie, że to jest to, co lubię robić na co dzień i co robię na co dzień i też właśnie staram się współpracować właśnie z ludźmi, którzy palą tą kawę od kilku lat właśnie, czy właśnie kupują od jakichś dostawców, którzy jeżdżą po plantacjach też od jakiegoś czasu i mają właśnie duże kontakty i można powiedzieć łatwiejszy i szybszy dostęp do tych lepszych kaw. I robisz notatki, jak pijesz kawę albo jak zaparzasz kawy? Czy w głowie wyłącznie? Wiesz co, robimy takie forumowe, te co są na barze, to tak, tak. Mamy te tabelki, mamy taką swoją grupę na Messengerze, gdzie wrzucamy zdjęcia, oczywiście robimy to raz na 5 tabelek, nieco każdą, ale żeby też właśnie można było sobie otworzyć. Z czym to są tabelki? Z czasem parzenia, z TDS-em? Z takim... Tak, TDS-y, temperatury, mielenie właśnie na IK-u. Czas parzenia, jest ten sam. Właśnie tak. I opisy właśnie tam intensywność, mamy słodycz, kwasować, gorycz, intensywność od 1 do 5 sobie zaznaczamy i właśnie jakieś tam nuty smakowe, tam marakuja, zielona herbata, Earl Grey i limonka na przykład przy danej kawie. No właśnie, no i współpracujesz z tymi palarniami, no głównie zachodnimi, chociaż macie też partnera do Espresso Polskiego. I, tak, tak. I, no i od paru miesięcy sprzedajesz, proponujesz swoim klientom subskrypcję miesięczną. Tak, tak, tak. Od 8 miesięcy bodajże, chyba teraz 8 wypuściliśmy. No to jest takie trochę covidowe dziecko, że jak właśnie była ta nasza pierwsza fala, czyli tak w marcu zaczęliśmy o tym myśleć. Już wcześniej też gdzieś tam to chodziło po głowie, ale nie było czasu czy motywacji. Więc w marcu zaczęliśmy, można powiedzieć, działać i chyba od października zaczęliśmy. Tak wprowadziliśmy subskrypcję i to jest taka subskrypcja, gdzie nie jest tania, kosztuje 149 zł i dostajesz dwie paczki kawy po 250 gramów, czyli w sumie pół kilograma kawy, no ale są to kawy takie z górnej półki. Tak, bardziej wyszukane, które tak patrzymy właśnie te palarnie, z którymi współpracujemy, co mają w ofercie i staramy się takie najciekawsze wybrać. Czasem nam się uda wybrać kawę nawet taką, można powiedzieć, trochę spod lady. Na przykład teraz mieliśmy tam Brazylię od Five Elephant, która była dostępna tylko w espresso, ale nam wypalili właśnie tam jeszcze troszkę inny typ ziarna w filtrze, bo to jest kawa, którą używają u siebie za barem Five Elephant, ale nie ma jej na tyle, żeby wrzucać to w ogóle gdzieś w świat i w sklep internetowy. Czyli mieliście kawę de facto na wyłączność z berlińskiej palarni. Tak, tak. No to pewnie, też przez pewnie trochę pomogło, że tak, głównym palaczem jest, tak, jest Wojtek Białczak, tak. Uczyłem, jak się zmywa w Ministerstwie Kawy. Czasami rozmawiamy o subskrypcjach kawy. No i też jestem właśnie ciekawy, jak twoja opinia na temat odbioru po tych 8 miesiącach. Ja też kojarzę, że ty na Instagramie robisz live'y, które wprowadzają trochę temat. Tak, tak, tak. Co miesiąc jak jakby jest, tak kilka dni po dostawie, że założenie jest takie, że 10 dnia każdego miesiąca albo przychodzisz już odebrać kawę, albo właśnie przychodzi do ciebie kurier z kawą, zależy jak sobie wybierzesz. To tam 12, 13, 14, tam właśnie któryś dzień już po, że już sobie zdążysz zrobić tą kawę, spróbować. Właśnie robimy takiego live'a. Wcześniej można zadawać pytania odnośnie subskrypcji. Nie tylko, możemy też na inne sobie tematy tam
porozmawiać. Czyli idea jest taka, że parzysz sobie kawę jako klient, wyrabiasz sobie opinię o niej i teraz oglądasz i słuchasz, co Sławek ma do powiedzenia na temat tej kawy, tak? Co tak, bo tam dajemy jakby już taką finalną recepturę. Tutaj no, ta subskrypcja jest bardziej skierowana do kogoś, kto lubi dobrą kawę i nie ma za bardzo takiej zajawki czy czasu na to, żeby przeglądać ofertę wszystkich palarni, wchodzić na fora, gdzieś tam właśnie na grupy na Facebooku, co jest teraz ekstra, co jest fajnego. Mm-hmm. Właśnie tylko tutaj ufa nam, że my wybierzemy coś fajnego. Pół kilograma kawy. Tak, i ma już właśnie dobrane pod tą naszą metodę Aeropress, którą polecamy, zawsze piszemy grubość mielenia na naszym młynku EK43, jak my to mielimy, ilość klików na komandantę, który jest jednym z popularniejszych młynków i temperaturę i też w driperze też taką może nie do końca już dopracowaną tą, tak jak w Aeropressie, recepturę, ale też tam zalecamy 18x300, czy w Hario, czy w Kalicie, czy w innym tam origami, czy jaki tam kto ma dripper, ale też sugerowana temperatura, która zazwyczaj jest taka sama, może tam stopień niższa niż w Aeropressie. Jeszcze trochę dłuższy ten proces parzenia i też grubość mielenia, żeby też właśnie nie tracić tam jednej trzeciej paczki na ustawianie tej kawy, tylko właśnie, żeby już się delektować fajnie zrobioną kawą. I tutaj po praktycznie tym pierwszym rzucie, jak zaczęliśmy właśnie, wrzuciliśmy na subskrypcję, no to mieliśmy właśnie tutaj tak można powiedzieć falę rezygnacji, można powiedzieć, po drugim czy trzecim rzucie, że dalej w Aeropressie, dalej te 17x220, to tak no i te kawy tak no, w sumie to sobie sam lubię poszukać kawy i tak to nie jest jednak nic fajnego, no więc to też jakby nie do każdego jest skierowane. A na jakiej zasadzie jest płaci za tą subskrypcję, czy masz... Podpinasz tego... kartę, tak? Tak, tak, to tam się udało zrobić, tak jak to, nie wiem, czy to Hype pierwszy tutaj też zrobi taką subskrypcję u nas w kraju, że pod taki kawowy Netflix, to wtedy pamiętam, że taki boom no tak, był to jest świetny, na ten temat. Wydaje mi się, że to jest świetny pomysł. Podpinasz kartę i tak. Wiesz co, no my tak robimy w podcaście trochę takie tematy biznesowe, a to szczególnie ciekawe jest, że ty z Excelem sobie posiedzieć. 8 miesięcy już jest subskrypcja. Tak. No to domyślam się, że jesteś zadowolony z jej zainteresowania, bo też wspomniałeś, że ta cena nie jest niska, 149. Tak, no jest to okej, chociaż teraz tak mieliśmy tak, że w ubiegłym miesiącu Maciek Duszak, z nim zrobiliśmy właśnie, wybraliśmy kawę od niego, właśnie przysłał kilka próbek, dał nam taką atrakcyjną cenę, żebyśmy też dając gejszę od Savage Coffee zmieścili się w tym 149, żebyśmy też byli zadowoleni. A czym się zajmuje Maciek Duszak teraz? Wiesz, Maciek Duszak chyba cały czas pracuje na jakąś część swojego życia, etatu w Coffee Desku, jako tam head of coffee, director of coffee, tam pewnie są takie tytuły, nie to jak u nas. Też w Hard Beansach wiem, że tam przy kilku projektach w palarni tam też coś pomaga i jest właśnie, ponieważ Maciek, właśnie Maćka bardzo dobrze znam stąd, że przez kilka ładnych lat razem startowaliśmy w mistrzostwach Brewers Cup. Byliście konkurentami przez wiele lat. Tak, tak. Tak, jest chyba 2-1 dla mnie. Tak, no właśnie, no ale to ta kawa, ta gesza z tego Savage'a, to jaki on tutaj miał z nią? I tak, Maciek właśnie, dajże to był rok 2016, jak tam zajął drugie miejsce po raz trzeci chyba z rzędu. Nie wiem, czy sam, czy tam przy pomocy właśnie firm współpracujących. Poleciał do Panamy, do tego plantatora Jamisona Savage, który ma taką znaną plantację Finca Debora. Zresztą plantacja, z którą tam Wojtek Białczak, wspomniany już z Five Elephant, też współpracował przy różnych zawodach i mistrzostwach. I tam bodajże chyba z Tajwanu ktoś wygrał Mistrzostwa Świata, używając tej kawy z Mistrzostwa Świata baristów. I Maciek właśnie poleciał tam do Jamisona, który właśnie na Finca Deborze mu tam pokazywał te różne kawy. I teraz Jamison Savage w ogóle pochodzi z Florydy i wyczuł, że właśnie kawa gejsza w Panamie to jest kupa kasy i fajna sprawa i właśnie ma tą plantację. I teraz nawiązał współpracę z lokalnymi plantatorami, od których skupuje ziarna, ale obrabia je właśnie u siebie w swoim młynie. On też bardzo dużo robi tych anaerobików, carbonic maceration, jeszcze tam jakieś inne maceracje, jakieś tam naturale suszone w cieniu na trzech różnych poziomach właśnie, czy też w jakichś pomieszczeniach naświetlane i tak dalej, więc dużo tych eksperymentalnych obróbek, korzystając nie tylko ze swoich ziaren, które wypuszcza jako Finca Debora, tylko pod swoim nazwiskiem Savage Coffee wypuszcza też właśnie te ziarna skupione od lokalnych plantatorów
I Maciek jest chyba właśnie na całą Europę takim, można powiedzieć, jego współpracownikiem, że jeżeli chcesz mieć kawę od Savas, to Maciek cię załatwia. No, teraz te początki są dość trudne z tego, co mi właśnie opowiadał. To jest tak, że zielona kawa z Panamy przylatuje do niego, do Wrocławia, bo on jest tam cały czas zameldowany. On ją właśnie tam zazwyczaj otwiera te paczki, w zależności od tego, ile sprzeda, wysyła do palarni. Kawy pod filtr są palone w Szwecji, kawy pod espresso są palone w Polsce. Właśnie tam w zależności, która w różnych palarniach. I te wypalone kawy trafiają już do Maćka i on je dystrybuuje, więc to jest taka dość złożony proces, dość taki trochę też żmudny i na pewno jest dużo pracy. Też etykiety są ręcznie wypisywane przez Maćka. Ach, więc to Maćka pismo. Tak, to jest Maćka pismo na tych, całkiem czytelne. Na tych opakowaniach. To jest taki projekt. I po tym projekcie mieliśmy tak, że jak wrzuciliśmy, że będzie ta kawa w subskrypcji, to był taki boom, że kilkanaście osób się, załóżmy tam 15 się zapisało, no i od razu po dostaniu paczki subskrypcja została anulowana przez połowę z nich. Że to było właśnie tak, że jak jest gejsza, to w takiej cenie to na pewno super się nawet opłaca. Sama gejsza za 250 gramów, za 149 zł to jest już dobra cena. Jeszcze do tego masz drugą kawę, więc część tych osób zrezygnowało z wtedy naszego programu. To ciekawe, ale rozumiem, że tendencja jest jakoś tam wznosząca. Wciąż. Tak, to też zależy od tego, jak my promujemy i jak działamy. Też my jesteśmy tak, sami prowadzimy właśnie nasze tam wszystkie Facebooki, Instagramy, te profile. I to też widać po naszej aktywności, czy jest duży ruch w kawiarni, czy nie. Czasami jest tak, że przez tydzień jest cisza, nic się nie dzieje, tylko tam gdzieś na przerwie czy przed snem udostępniamy relacje, których nas oznaczono. Nie wrzucamy żadnych postów, raczej nic nie piszemy, bo wtedy mamy pełne ręce roboty właśnie czy za barem, czy gdzieś tam właśnie w zamówieniach. Przygotowujemy się tam właśnie na kolejną weekendową falę, robiąc produkcję różnych tam rzeczy. A jak jest właśnie spokojniej, to wtedy mamy więcej czasu, sobie właśnie coś wrzucamy, właśnie jakieś tam zachęcamy bardziej czy do subskrypcji, czy do jakichś tam innych rzeczy, które robimy. No właśnie, bo bardzo dużo rzeczy robicie sami. Robicie sami też rzeczy do jedzenia, prawda? Nie to, że zamawiacie na przykład ciasta czy kanapki gdzieś na zewnątrz. No, kupujemy chleb od całej Wmące. Chleb. No, ale tak, w piekarni. Pamiętam, że robiliście wspaniałą rzecz taką recyklingową, upcyklingową, że przerabialiście mleko, to takie, które zostało ze spienia. Wróciliśmy do tego. Znowu mamy właśnie kanapkę z ricottą. No właśnie. Ludzie, ricotta z mleka, które zostało spienione przez mistrza Polski. Tak. Zostało trochę. Można później zjeść w kanapce. Trudno się robi taką ricottę? Nie. To też jest taka właśnie rzecz, że gdzieś tam dowiedzieliśmy się, jak to robić. Na przykład też mi ostatnio jeden znajomy powiedział, że ricotta nazwa pochodzi od tego, że jest recotto, czyli ponownie gotowane mleko w tym wypadku. No, dobra, co? I właśnie to mleko, które właśnie tam przestygło po spienianiu, podgrzewamy tam do temperatury, teraz doszliśmy do 80-85 stopni, wcześniej podgrzewaliśmy trochę za bardzo i za bardzo był ścięty ten ser i zakwaszamy, to jest zazwyczaj z sokiem z cytryny, po prostu zakwaszamy, jak jest podgrzane już do tej temperatury i później filtrujemy przez taką skarpetę. Stygnąc ono... Zmienia się w ser de facto? Tak, się oddziela się serwatka i ser. I później ten ser jeszcze tam dolewamy trochę oliwy, trochę świeżego mleka, sól, żeby był bardziej kremowy i taki gładki do tych kanapek. No właśnie, mi to też imponuje, podoba mi się to w forum, że wy nie boicie się zrobić takich rzeczy, które niektórzy radykałowie, a którzy są radykałami, być może nie mając tych wszystkich tytułów, które wy macie, na które byś nie zdecydowali. Nie mówię tutaj o rzeczach typu podawanie mleka i cukru, ale właśnie robienie jakiegoś jedzenia takiego bardziej ambitnego, robienie, podawanie lodów, czy choćby te wasze takie świąteczne koktajle. Tak. A wy jednak, no mimo to, że jesteście kawiarnią taką super speciality, powiedziałbym, to przynajmniej ja was odbieram, no to nie boicie się też pójść w takie przyjemne, fajne, ale też niebanalne rzeczy. To są też inspiracje właśnie, że też właśnie takimi fajnymi lokalami tam gdzieś z całego świata gdzieś się inspirujemy, nie tylko kawiarniami, czyli jakieś tam właśnie, że na przykład Oksana Rokosz u nas pracuje, która jest barmanką też z zamiłowania i z drugiej pracy, ma duże doświadczenie właśnie w przygotowywaniu koktajli, różnych rzeczy do koktajli, których można też użyć do kawy czy do właśnie innych tam
specyfików, które też serwujemy. Ale tak, tak to właśnie, to myślę, że te kawy świąteczne to jest takie coś najbardziej innego, że to no jest właśnie też... powiedzmy coś o nich, chociaż do świąt jeszcze dosyć długo. Tak, w tym roku przez lockdown tego nie zrobiliśmy, że na wynos to raczej nie ma sensu, bo to były kawy z bitą śmietaną, które właśnie fajnie jest jeść, posypane piernikiem, więc były to kawy... Pomysł jest, tam jest taka właśnie kawiarnia, w sumie sieć kawiarni w Los Angeles, Go Get 'em Tiger, którą właśnie prowadzi Charles Babiński, którego tam dziadek jest Polakiem. To właśnie Charles jakieś poznałem na jakichś zawodach kawowych. Jest właśnie jednym z założycieli. I oni robią właśnie dużo fajnych, ciekawych rzeczy. Też właśnie kiedyś w Bostonie w 2019 Mistrzostwach Świata właśnie spotkaliśmy Charlesa. Wtedy właśnie z Iloną go osaczyliśmy i tak na chwilę zamieniliśmy 2 czy 3 zdania. Później gdzieś tam poszliśmy każdy imprezować gdzie indziej, znowu się spotkaliśmy i spędziliśmy praktycznie północy rozmawiając o Polsce i o Kalifornii. Jak to wygląda właśnie tutaj nie tylko kawa, ale też w ogóle wszystko. Jak to o 3 w nocy, gdy już jest trochę nakrapiana impreza, tematy polityczne, sportowe i wszystkie były grane. I oni robią właśnie coś takiego, że jakby nazywają to właśnie takim, że brakuje mi teraz słowa, ale że po prostu jest karta kaw zimowych w Starbucksie i oni te smaki, które są w Starbucksie, czyli na przykład tam toffee nut latte, właśnie pumpkin spice latte i takie dalej, właśnie te wszystkie, które są, bazują na syropach i sosach gdzieś już przygotowane z dużą ilością cukru i innych tam literek E czy czegokolwiek tam właśnie dodają ci więksi gracze, to właśnie żeby zrobić to jak najbardziej naturalnie i jak najbardziej smacznie odtwarzają właśnie swoje wersje tych napojów. I też właśnie zainspirowani tym też właśnie zdaliśmy, że kurczę, Ilonka, mamy tutaj, zaraz tylko przejdziemy przez plac bankowy, jest Starbucks, idziemy, zamawiamy wszystko, próbujemy jak to smakuje i odtwarzamy swoje wersje. Tak więc zrobiliśmy właśnie kawę, największym hitem właśnie gingerbread się, to była tak najpopularniejsza kawa, to właśnie wielu baristów też zamawiała, to była po prostu kawa przelewowa z batch brew, trochę właśnie przygotowanego właśnie przez nas syropu piernikowego, gdzie tam właśnie dużo przypraw z wodą i z cukrem gotujemy w Thermomixie i ten sam syrop dodajemy właśnie do śmietany. I w syfonie właśnie przygotowujemy taką bitą śmietanę na górę. Pruszymy właśnie jeszcze piernikiem. Piernika już sami nie przygotowywaliśmy, po prostu kupowaliśmy pierniki w Tigerze, bo były bardzo dobrej cenie i były dobre smakowo. No, one tak, są więc takie intensywne bardzo, te Tigerowe pierniki. Tak, i wiele osób. To właśnie też przed Piotr Sowa, czyli też tak dość utytułowany barista, mistrz polski Cup Tasters, dość znany w branży, właśnie przyszedł kiedyś specjalnie spróbować tej kawy, bo był w szoku, że coś takiego jest podawane i powiedział, kurde, to jest naprawdę dobre. Ale wiesz co, 3 lata temu to by was z krakowskiej kooperatywy wypisali. Właśnie, to jak dzisiaj wygląda ten rynek kawiarni? Jakbyś, nie wiem, dzisiaj otwierał kawiarnię, to jaka by była taka, jak jest forum? Czy to trochę się zmienia? Tak, żeby, no trochę... wiesz, gdzieś być pomiędzy... Mm-hmm. Tym, co lubisz, ale żeby w tej kooperatywie jeszcze być, czy jeśli chcesz tam jeszcze być. Jestem, obserwuję, chociaż się nie udzielam zazwyczaj. Wiesz, tak z tym, że byśmy coś podobnego otworzyli, że tak cały czas skończyłem na tym właśnie, żeby mieć kawę i nie tylko, właśnie jakieś dodatki, takie trochę kawowe bistro, co można tak, nie wiem, czy to jest dobre określenie tego, co robimy właśnie, że mamy te, nazywaliśmy to śniadaniami, ale serwujemy to do godziny 17, więc mamy te właśnie kanapki tam z ricottą, z innymi tam rzeczami, które właśnie przygotowujemy i tak dalej. No nie wiem, miał otwierać drugi lokal, to tak jak już chyba 1 czy 2 lata temu z Konradem rozmawialiśmy na ten temat, że nie widząc się przez długi czas, nie rozmawiając, a przynajmniej nie rozmawiając dłużej na jakieś tematy, to byśmy otworzyli coś podobnego, czyli bardziej taki espresso bar, taki jak coś w stylu koktajl baru, że jest długa lada, po prostu gdzie podejdziesz, tam zamawiasz i przygotowują ci właśnie, masz nie wiem, 3-4 termosy z różnymi kawami już gotowymi i podajesz do tego espresso, no oczywiście też jakieś flat white'y czy tam inne mleczne wersje, ale dość szybki, dynamiczny bar z jakimiś wypiekami przygotowanymi na miejscu, słodkimi i słonymi, to myślę, że coś takiego bym teraz pewnie otworzył. A jeżeli chodzi o to, jak wygląda rynek, to uważam, że wygląda coraz lepiej, bo jest coraz bardziej też otwarty, tak właśnie kawiarnie
fajnie ze sobą współpracują, właśnie wspierają się, że wszyscy widzimy, że idziemy jednak w tym samym kierunku, że to właśnie ta, czy ta trzecia fala, czy to specialty coffee gdzieś no sami, no tak jak nie wiem, że można pomyśleć w ten sposób, że kurczę, jakbym otworzył forum 10 lat temu, bym był pierwszy w Polsce, czy tam pierwszy w Warszawie, żeby, no, żeby przed filtrami, że otworzyć, to fajnie, bo był takim legendarnym miejscem, ale z drugiej strony musiałbym sam pokonywać te początki i to by było bardzo ciężkie. Teraz jest tak, że właśnie fajnie ludzie, którzy przychodzą do forum, słyszą właśnie o tym, że dobra kawa jest czy w filtrach, czy w relaksie, w Storze, czy w innej warszawskiej kawiarni. No, goście jak wyjeżdżają do Wrocławia, Gdańska, czy nawet poza Polskę, często właśnie pytają się nas, gdzie iść na kawę, więc to jest taka trochę nieformalna właśnie nasza sieciówka, można powiedzieć, i się wspieramy nawzajem, wymieniamy jakimiś tam kontaktami, poglądami i tak dalej, więc to wszystko idzie w dobrym kierunku i też ostatnio zauważyłem, co mnie cieszy dość mocno, że też kawiarnie współpracują z innymi miejscami, czyli właśnie kraftowe piekarnie, że bierzemy od nich, czy słodkie wypieki, czy chleby do kanapek, czy właśnie jakieś koktajlbary, gdzie właśnie, nie wiem, to też w drugą stronę zadziała, że barmani zaczęli się interesować kawą, zaczęli właśnie, jak my robiliśmy jakieś różne warsztaty, szkolenia, to do nas też dużo osób się zgłaszało, chcąc właśnie wykorzystywać dobrą kawę w fajny sposób do właśnie fajnych koktajli. I właśnie w drugą stronę oni też pokazywali jakieś ciekawe rzeczy, że dzięki temu lemoniady w kawiarniach to już nie jest rozpuszczony cukier i sok z cytryny, dwa liście mięty, tylko są już właśnie jakieś ciekawe tam przygotowywane wcześniej wywary z rabarbaru czy z czegoś gdzieś, gdzie że no jest ciekawie, jest lepiej właśnie dzięki tej wymianie poglądów czy z barmanami, czy z kucharzami, czy z innymi właśnie branżami. Co mówisz, że wiesz, że inspiracji szukasz od Kopenhagi, tak mówiłeś? Coffee Collective to jest Kopenhaga, tak. Po Starbucks. Tak, to jest fajne. To jest też właśnie dość fajna historia Jamesa Hoffmana, który w 2007 wygrał Mistrzostwa Świata i o tym właśnie opowiada na swoim kanale YouTube'owym, o całej swojej tej historii zdobycia tytułu tam z perspektywy lat. To zrobił właśnie przygotowując drinka dowolnego. Zrobił ankietę na temat tego, z czym ludzie najbardziej lubią pić kawę. No i były to ciastka i papierosy. I zrobił drinka, gdzie właśnie o smaku biscotti z tytoniem. I wygrał Mistrzostwa Świata. Więc to było też takie, że nie trzeba iść tylko w kierunku, nie wiem, właśnie jak mówimy tutaj o jakiejś kuchni, o koktajlbarach, to nie tylko gwiazdkowe restauracje i co oni robią, ale też właśnie te rzeczy, które ludzie lubią właśnie, że nie wiem, jedna z naszych najpopularniejszych kanapek to jest ser, musztarda i jabłko. Jabłko jest tak dla przełamania trochę kwasowości i trochę właśnie tak, żeby nie było aż tak ciężko, taki trochę refreshing daje to jabłko, no tylko ser właśnie fajny, koryciński, właśnie polski, dobry podpuszczkowy ser. Musztarda jest tam jeszcze wymieszana z oliwą i ze estragonem, żeby była trochę bardziej aromatyczna. No i to jest po prostu bardzo prosta kanapka, no ale to jest takie rzeczy, że ser z musztardą, no co drugi Polak je co najmniej raz w tygodniu, czy z keczupem w drugą stronę. To jest takie podstawowe rzeczy, które ludzie lubią, właśnie zrobione tam z lekkim jakimś twistem, że dodajemy właśnie jakieś zioło do tego, czy zetrzemy skórkę z cytryny dla odświeżenia, żeby to było ciekawsze i bardziej aromatyczne. Właśnie z dobrych produktów przygotowane i to prawie zawsze działa. Czy zauważasz, że ci, którzy przychodzą do forum na tej granicy pomiędzy centrum a Muranowem, są jakąś taką charakterystyczną grupą? Dość różnorodna jest ta grupa. Dość różne. Mamy naprawdę wielu stałych, regularnych gości, którzy odwiedzają nas często. Też jak w pierwszym roku otworzyliśmy się w lipcu, więc nie udało nam się wyrobić na to, żeby zrobić też ogródek przed kawiarnią, więc nie byliśmy widoczni. Mamy tam jedynie naklejkę na drzwiach i neon w witrynie. Jakby nasza kamienica nie dopuszcza żadnych szyldów wystających, kasetonów i tak dalej jakby tutaj, co jest fajne, bo jest bardzo ładna estetyka, taka minimalistyczna właśnie kamienicy, w której prowadzimy lokal. I po roku działania otworzyliśmy właśnie ogródek w kolejnym sezonie i była taka fala po prostu gości takich nowych i totalnie innych, dużo zapytań o piwo, o właśnie jakieś takie rzeczy, że wcześniej nie byliśmy tak do końca widoczni, można powiedzieć. Ta ulica Elektoralna, przy której się mieścimy, jest taka dość cicha, spokojna, nie jest to właśnie ulica, gdzie idziesz między
pracą do metra, taka przesiadkowa, tam jest dość nieduży ruch pieszy i głównie zaglądają nas ludzie, którzy idą specjalnie do forum. Rzadko tacy przechodnie, którzy gdzieś tam przypadkiem, a w sumie pić mi się chce, czy chcę skorzystać z toalety, to zamówię kawę przy okazji. To co, porozmawiamy o przyszłości? Tak, porozmawiamy o przyszłości. Sławek się kiedyś mi powiedział, nie tak dawno temu powiedziałeś, że zastanawiacie się z Ilonem nad wyprowadzką z Warszawy, na ile te plany są bliskie, tak, to jeżeli pytasz mnie, to bardzo sprecyzowane i bliskie, jeżeli zapytasz Ilonę, to już trochę mniej. Tak, znaczy jakby taki plan życiowy był taki, żeby w Warszawie pomieszkać tak do 40-50 roku życia, czyli jeszcze kilkanaście lat przed nami. I później właśnie wyprowadzić się gdzieś spokojnie na wieś, ale też ten COVID i to wszystko tak spowodowało, że w sumie to nie ma za bardzo na co czekać. Więc myślimy o tym, żeby wyprowadzić się z Warszawy i wybudować dom na działce takiej, gdzie raczej nie ma zbyt wielu sąsiadów, tak trochę się odsiąść i wyciszyć, odpocząć trochę mentalnie, czyli mieć swoje warzywa w ogródku, jakieś tam kurę. Co to oznacza dla forum? Więcej odpowiedzialności dla baristów. Okej, okay. Czyli forum zostaje. Tak, forum zostaje. W tym scenariuszu forum zostaje. Tak, forum zostaje, że tak byśmy przyjeżdżali na pewno nie codziennie, 3-4 razy w tygodniu, tak po prostu na, czy właśnie, czy ja sam na pełną zmianę właśnie, żeby też popracować sobie i wszystko tam sprawdzić, dopilnować. Podpisać się pod tymi recepturami jako director of coffee, no to że została kawa dobrze zrobiona przez naszych ludzi. Być może dzięki temu właśnie, że dajecie ludziom, znaczy mają ludzie dosyć dużą odpowiedzialność, no ale też mają te umowy o pracę, mają wszystkie związane z tym, nazwijmy to profity, no to być może jest to sytuacja, w której faktycznie moglibyście się wyprowadzić gdzieś, no nie wiem, mam nadzieję, że tak będzie, bo rozumiem, że wtedy musielibyście pomyśleć być może o jakimś headbariście, o zgrozę? Możliwe, że tak. Zostałbym zdetronizowany. No właśnie, bo jesteście pewnie też jednym z niewielu lokali, który de facto nie ma takiej osoby, która była takim headbaristą. Tak, tak. No to jest też z taki tego, co słyszę, to wy wszystko robicie sami. To jest też taki właśnie, powiem, że tak z jednej strony tak sobie jako barista myślisz, że w sumie nie wiem, forum szuka ludzi do pracy, więc mogę sobie pójść do forum popracować, że właśnie no fajnie tam popracować ze Sławkiem, z Iloną, tam no, właśnie też z Oksaną, która też tam w kilku zawodach gdzieś tam osiągnęła jakieś miejsce, czegoś się nauczę, coś w tym zmienię, ale z drugiej strony no będę tam zawsze zwykłym baristą, raczej no nie wiem, chyba że no Sławek już od 15 lat chodzę, ja mam problemy na przykład z żylakami i może już jestem tam po dwóch takich większych zabiegach, że może w pewnym momencie mój chirurg naczyniowy powie, nie możesz stać za barem i będę siedział smutny w kącie zapłakany i wtedy jest ta szansa, że ktoś może wejść i może wcześniej powie, że nie będziesz mógł grać w koszykówkę. No, znaczy mówimy, że dużo ruchu jest wskazane właśnie. Rower jest bardzo dobry, pływanie na moje krążenie, tylko właśnie, żeby po każdym takim ruchu odpoczywać najlepiej z nogami w górę, tak na kowboja w tym stylu, a właśnie stanie jest najgorsze, że stoisz czyli i te... Uprawa działki nie ma też jest takiego, okay. Koszenie trawy. No, tak, że właśnie ruch jest fajny, bo wtedy krąży krew szybciej jest, no i właśnie stoimy i jest głównie krew na dole w nogach i nic się nie robi, więc tam jest powolne krążenie, to nie jest zbyt dobre na żylaki. A jaki jest właśnie Sławek poza kawą? Koszykówka, tak? Wspominasz? Tak. Grasz nawet dzisiaj idę grać o 18. Wtorki to jest taki... Jak zobaczycie kiedyś Sławka z podbitym okiem albo z ręką na tym blaku, to nie tak, znaczy, że się z kimś pobił, tylko właśnie był na meczu. A do tego w tym roku, w te wakacje, znaczy ten sezon letni, można powiedzieć, mi się udało. W poprzednim sezonie miałem dwa razy podbite oko. Miałem przed ślubem zakaz 2 czy 3 tygodniowy, już nie pamiętam, chodzenia, grać w kosza, żeby też palca często wybijam, więc obrączka mogłaby nie wyjść. Jak myślisz, jak będziesz żył tam właśnie poza miastem? Myślę, że tak. Co będziesz tam robił? Właśnie będę odpoczywał, miał czas na te rzeczy, które nie mam. Na przykład lubię bardzo kupować książki kulinarne albo tak związane gdzieś z tym. Mam taką dość sporą kolekcję. Nie wiem, ilu tam, pewnie ponad 50 książek, ale
tak trochę czasem szukam jakiejś inspiracji do gotowania, czy też właśnie rzeczy, które mamy w forum gdzieś tam stamtąd się biorą, ale chyba nie ma żadnej, którą bym przeczytał. Tak naprawdę, tylko bardziej przeglądam. Gotujesz, eksperymentujesz naprawdę? Tak, jeszcze teraz już chyba nie, bo widzę, że to jest takie bardzo poważne, ale taki był też mój pomysł, żeby po kawiarni za kilka lat zrobić właśnie jakąś, może restaurację to za duże słowo, ale bardziej takie fajne bistro właśnie też z, nie tylko ze śniadaniami, ale też takie całodniowe, można powiedzieć, wieczorne też z jakimś winem czy czymś. Ale chyba już na to nie będę miał sił. Ale jest jeden też z ciekawych pomysłów na temat tego wyprowadzki właśnie na wieś, żeby w jakimś czasie wybudować taki dom gościnny i robić taki pakiet właśnie, że już przyjechać do nas na kolację, którą my przygotowujemy, zostać na noc i rano śniadanie z kawą i wyjeżdżasz. Żeby tak... Bardzo mi się to podoba. O, chciałbym pojechać. To jest taki też pomysł na jakiś biznes. Do Sławka i do Ilony na kolację i śniadanie z kawą. To nawet jeżeli nie zrobimy takiego biznesu, a wybudujemy dom, to się zapraszam. Dzięki. Was zapraszam. Dzięki. To co, dziękujemy. Dziękujemy również. Dzięki wielkie. Powodzenia, czy to w Warszawie, czy poza nią. Okej, a co, słuchaczy zapraszamy do forum? Na pewno. Na lody czy kawę? Co polecasz? Na lody, tak. Ile można pić tej kawy? Się powyżej 30 stopni w takim upale tak. Nagrywamy. Można zjeść zimną kawę, to jest coś. Czyli okay. Elektoralne w Warszawie albo forum.coffee. Tak. Co jest teraz w subskrypcji? To jest ta Brazylia, tak? Tak, Brazylia Obata od Five Elephant i Columbia Pink Bourbon od Coffee. A co w planach? W lipcu jeszcze coś z La Cabry chyba, bo oni mają tak dość ciekawą ofertę, ale jeszcze nie wiemy co i czy na pewno z La Cabry, a co drugiego jeszcze też nie wiemy. To nasłuchujcie. To chyba tak. Na Instagramie, tak? Te tak, rzeczy, tak. No, tym staramy rzeczami się dzieje. Teraz taką nową właśnie, przez to, że ludzie trochę są ciekawi, co będzie, żeby ich zachęcić, to ostatnio robimy tak, że jak są dwie kawy, to publikujemy wcześniej jedną, a druga jest niespodzianką. Na początku obydwie były niespodziankami. Ale tak jednak ta formuła tak może dobrze by się sprawiła. Polacy czasami obawiają trochę niespodzianek. To prawda. No i też na grupie chyba Kawowe Wsparcie Coffee Desku była ankieta na temat subskrypcji, co was zachęca, czy co was zniechęca do nich, no to właśnie jedna z tych chyba najpopularniejszych odpowiedzi była to, że użytkownicy przynajmniej tej grupy nie lubią, jak ktoś za nich wybiera kawę. Więc to jakby nie wstrzela się w nasz pomysł. Ale część ludzi pewnie to lubi. Więc no do tej mniejszej części. Ci piją kawę uderzamy. Wybrane przez Sławka Sarana z forum. Tak. Okej, to co? Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Widzimy się być może na mistrzostwach Aeropress. Nie wiadomo z jakiej strony, ale tak. Będziemy. Ja będę startował. No ty być może będziesz sędziował. Ale to i tak, wiesz, to nie widać kto co zaparzył, więc tu nie ma możliwości, wiesz, wpłynąć na to z znajomościami. Nie no, podpowiedzieliśmy jak się przygotować, to ja też wystartuję może. No właśnie. W sumie tam parę parametrów, później pokombinuję z temperaturą. Tak, to jest też jeszcze, może to wykorzystacie gdzieś we wcześniejszym etapie, ale to jest właśnie na Brewers Cup, gdzie zawody, ta runda compulsory jest rundą zamkniętą i to jest praktycznie połowa punktów, którą się zdobywa. I runda open, gdzie większość osób się do niej przygotowuje stricte, bo to jest, że wybierasz tą kawę, robisz 10-minutową prezentację dla trójki sędziów, każdemu przygotowując oddzielną kawę, więc to jest trochę roboty i trochę właśnie musisz tą kawę ustawić, opisać odpowiednio i tak dalej. Tam jest szeroki zakres tej punktacji, ale w tej rundzie compulsory, gdzie robisz kawę trochę jak na mistrzostwach Aeropress na ślepo, gdzieś tam w jednym pomieszczeniu sędziowie są gdzieś z jakąś balustradą czy w innym pomieszczeniu i tą kawę oceniają tylko na podstawie tego, jak ona smakuje, to tutaj, tak jak przy tych Aeropressach, też to jest właśnie bardzo ważne, bo jest często na zawodach spotyka się z tym, że ktoś przychodzi, dostaje tą kawę, jest tam 30-45 minut, w zależności tam w którym roku, jak ten regulamin wyglądał na ustawienie tej kawy. Nie wiesz, co to jest za kawa, po prostu dostajesz tam nieopieczętowaną paczkę kawy i wyciągają Chemexa, Clovera, Aeropress i Dripper V60 i przez pół godziny robią po kolei w każdej metodzie. Twierdzą, że najlepiej smakuje, załóżmy, w Chemexie
i brakuje im czasu, żeby w Chemexie spróbować w trzech różnych temperaturach, na dwóch różnych mieleniach, tylko później wychodzą właśnie z takim niedorobioną metodą. Taką niedorobioną metodą. Więc tutaj też zawsze na tych mistrzostwach już jestem przygotowany na to, że mam ten aeropress, mam taką i taką proporcję i no, na mistrzostwach świata w Bostonie udało nam się zrobić 10 różnych wersji, czyli że chodzi, że tam temperatury... W ciągu tego prep time'u. Zmieniając tylko temperaturę i mielenie pod te 10 wersji i się pochwalam, że miałem najlepszy wynik na świecie w tej rundzie. Więc muszę popracować na tej rundzie open, gdzie się prezentuję, opowiadam o kawie i będzie dobrze. Tam zabrakło mi, nie wiem, 7 i nie wszedłem do finału niestety. A jak to, jeżeli... Przepraszam jeszcze raz, jakiego używasz aeropresu? Czy to ma znaczenie? Klasycznego, bo ten Go wyszedł późno, się już nauczyłem na tym dużo. Mhm. Na tym Ale dużym. Jakieś filtry i filtr coś? Papierowy pojedynczy. Wszystko też klasyka. Klasik. Klasik, tak. A ma jakieś znaczenie? Odwrócony, więc no tak, metoda odwrócona, więc nie klasyczna, ale tak. Myślisz, że jakieś znaczenie to, że najpierw były te przezroczyste, później jakieś ciemne, później z czerwonym napisem, to chyba nie ma znaczenia. Nie, nie. Cały czas jest ten polipropylan chyba taki sam. Więc nie ma. No dobra, mamy to. Dziękujemy. Dziękuję. Tak zakończyliśmy rozmowę ze Sławkiem. Jaki kolejny gość? Ale mnie zaskoczyłeś. Sam nie wiem. Jeszcze się nie przygotowałem. Mamy te podróże planowane. Poznań, wschód, tak, to takie pomysły. Bydgoszcz. Bydgoszcz, o właśnie. Wschód jeszcze nie określiliśmy. Może dokładnego adresu. To co, bądźcie z nami, zaglądajcie na stronę podcastokawie.pl. Tam od kilku tygodni jest okienko do wpisania adresu i zapisania się na newsletter. Będziemy informować Was o nowych odcinkach i o wszystkim, co się dzieje. Powstają też nowe ciały na stronie Podcast o Kawie, także tam zaglądajcie, między innymi sklep, ale jak na razie zachęcamy do odwiedzenia sklepu czarnofala.pl na hasło podcast, specjalna oferta. Co mam powiedzieć? No. Paczkomat za darmo, a zniżka na wszystkie zakupy 20%. Więc śmiało do końca wakacji. Jak Paweł, myślisz, jakby chcieć porozmawiać o mokatierce i kafetierce, czy jak się to tam nazywa w tym języku oficjalnym, z Robertem Makłowiczem, to myślisz, żeby przyszedł do nas? A zaraz, jakbyśmy pojechali do Chorwacji, może by się może by nas puścił i byśmy nie pogadali o kawie, co? Super pomysł. Wiesz, też bardzo chciałbym z nim porozmawiać. Okej, to wkrótce Makłowicz. Z przyjemnością pojedziemy, bo to jest świetny czas, żeby wybrać się gdzieś z rodziną. A wy też dajcie znać, gdzie jesteście na wakacjach i właściwie w jaki sposób parzycie kawę w podróży. O. Jak chciałem powiedzieć, że ostatnio dałeś mi ten zestaw taki podróżny do parzenia i go wykorzystałem na pomoście nad jeziorem na Mazurach. Ten taki zestaw z Roasted Magazine łamany na Coffee & Sense, łamany na Zapasz Mnie, czyli taką saszetkę ze zmieloną kawą do drippera. Był też papierowy dripper Hario. Wziąłem za duży kubek, więc to mi się trochę nie trzymało kupy, ale myślę, że na mniejszym kubku by się to fajnie parzyło. Miałem z sobą termos z wrzątkiem i siedziałem sobie na pomoście nad jeziorem na Mazurach i zalałem tą kawę. Fajnie, wypiliśmy z żoną. Bardzo to było romantyczne i przyjemne. Okej, to zachęcamy też do takich poszukiwań. Tam była kawa od kogo? Coffee & Sense, to była jakaś Brazylia, nie pamiętam. Nie wiem, może Gwatemala. A jakaś, na pewno jakaś południowa Ameryka. Okej. To tak jak mówiłem, dajcie znać, w jaki sposób parzycie kawę w plenerze. Możecie nam też podpowiedzieć, kogo jeszcze warto zaprosić do podcastu. Nabraliśmy tempa. Nagrywamy kilka odcinków w miesiącu, także jesteśmy w kontakcie. Czuwaj.